Witam, z tej strony Rafał. W dzisiejszym tutorialu podepniemy sobie Bootstrap 4 Alpha, czyli framework CSS, bardzo świetny do budowy stron internetowych, czyli tego szkieletu front-endu. Przejdźmy sobie do Bootstrap 4. Pokażę Wam, jak najprościej można go sobie na pewno podpiąć, czyli download Bootstrap. I tutaj mamy różne możliwości, czyli sam CSS, JS możemy sobie pobrać, te najważniejsze pliki, source files, czyli tu będą wszystkie jakieś autoprefiksery, jakieś sumy setów, bardzo dużo plików, Bootstrap CDN, również MPN, tutaj jakieś Ruby instalery, giemy, install Bootstrap, Composer, również przez Composera, przez Bowera, na pewno później pokażę, jak zainstalować. Najprościej jest chyba przez Bowera oraz tutaj NPM, ponieważ w poprzednim tutorialu instalowaliśmy sobie Node.js plus po prostu Bowera, czyli tym sposobem oraz tym bardzo prosto byśmy sobie go teraz zainstalowali. Natomiast pokażę, jak można szybko zastartować. Przejdziemy do Introduction. No i tutaj mamy cały starter template, czyli po prostu kopiujemy. Kopiujemy to, otwórzmy jakiś nowy, na przykład projekt. Tutaj otwórzmy sobie w Atomie. Atoma również pokazywałem w poprzednich tutorialach, jak go zainstalować, jak dodać niektóre wtyczki, czyli świetny edytor do takiego do kodu. Otwórzmy nowy plik index.html. Wklejmy ctrl plus V, ctrl plus S, zasejwujmy. Tutaj dodajmy sobie title, niech będzie, żeby mi tu błędu nie pokazywało. No i widzimy, że wszystko mamy podpięte tutaj z Max CDN-ów, z jakichś serwerów z internetu. Takie podpięcie generalnie jest dosyć dobre, ale jeśli by nam zabrakło lokalnie, tak jak widzimy, tutaj już jest zainstalowany, już jest czcionka, tak naprawdę widzę już czcionkę Bootstrapa, czyli pobiera to prawidłowo. Ale jeśli byśmy na przykład zabrakłoby nam internetu, no to wiadomo, że to nic by nie zadziałało. Ten Bootstrap, jQuery, Tether, nic byśmy nie pobrali, dlatego lepiej chyba mieć tego Bootstrapa lokalnie. A jeszcze dodajmy jakiś komponent, żebyśmy wiedzieli, że ten Bootstrap na pewno tutaj działa, czyli components. No i tu mamy różne komponenty. Przejdźmy do na przykład navbar oraz skopiujmy, czyli skopiujemy sobie navbar, czyli tą taką fajną, responsywną nawigację. Tutaj ją wklejmy, czyli widzimy, że mamy ten cały nav, on się tu zaczyna, natomiast tutaj w tym miejscu kończy. Zobaczmy, odświeżmy. Czyli w taki prosty sposób możemy zacząć już edytować. Widzimy, że gdy tutaj klikam, to wszystko działa. Jeśli tutaj jakiś JS by był źle podpięty, na przykład widzimy Bootstrap min.js, zasejwuje, to w ten czas tutaj nie będzie działał poprawnie. Gdy klikam, on nie działa. Czyli pamiętajcie, tak sobie możecie w prosty sposób sprawdzić, czy macie dobrze podpiętego Bootstrapa. Natomiast teraz zainstalujemy tym drugim sposobem. Tak jak mówiłem, przejdźmy do Bootstrap, download. Oraz zainstalujemy sobie na przykład Bower Install. Czyli to również taki drugi, prosty, bardzo prosty sposób. Lewy Shift plus otwórz okno poleceń tutaj na przykład. Bower Install Bootstrap. I on teraz instaluje wszystko, co jest potrzebne, czyli wszystkie zależności Bootstrapa, jQuery oraz Tethera, którego wykorzystuje. I gdy przejdziemy do Bower Components, tu już widzimy, że wszystko mamy. Mamy Bootstrapa, mamy jQuery, mamy Tethera. Wszystko się znajduje generalnie, to już zminimalizowane pliki w diście, czyli ten folder dist, jQuery również dist oraz w Bootstrapie również będzie dist. Czyli tu mamy CSS oraz JavaScript, wszystko co ważne do podpięcia. Możemy sobie to skopiować z Bootstrapa. I przejdźmy do projektu. Tutaj możemy nawet poza Bowerem sobie wkleić. Czyli to będzie Bootstrap jQuery dist, jQuery slima on chyba wykorzystuje teraz, czyli przejdźmy do folderu JS, wklejmy tego slima. Przejdźmy sobie do
Tethera, również tutaj src, js, dist, js, tethermin. On również ma go podpiętego i dajemy do naszego projektu, do folderu js. Teraz po prostu musimy te ścieżki tutaj sobie podać do tych CSS-ów, JS-ów tutaj w naszym pliku. Ja używam Atoma, nie jest tak najlepiej. Generalnie tutaj chyba zaczniemy od jQuery Slim, czyli jQuery Slim Min i copy project path, czyli kopiuję mi ten cały patch do tego pliku ctrl plus c, ctrl plus v, czyli wklejam. Następny jest tethermin, czyli copy project path. I tutaj mogę nawet dać, zaznaczyć oraz dać pastę, czyli wklej. O, trochę za dużo mi się tego zrobiło. Najlepiej ctrl plus v lub posunąć oraz możecie tak dać po prostu pastę, czyli wklej. Również tak możecie. No i tutaj jeszcze bootstrap min, js, copy project patch, ctrl plus v. Tu widzimy, że już mamy ten do, te integrity generalnie to już nam nie jest potrzebne. Raz i potrzebnie tutaj zajmuje miejsce. To mogę usunąć, zostawić sobie te trzy pliczki. Teraz przejdziemy sobie bootstrapa, podepniemy tą górę, czyli CSS-y, bootstrap, min, CSS, copy project patch. I tutaj również to samo zrobimy. Zasejwujemy integrity, to wszystko, to mi nie jest potrzebne. Save. Czyli to jest taki najprostszy sposób. Widzimy, że wszystko działa i wszystko mamy lokalnie na swoim dysku. Tu nie będzie problemów, jeśli nawet nam internet zabierze, nie będziemy mieli dostępu do internetu, to na pewno to wszystko będzie działało i nie będzie jakiegoś większego kłopotu. Możemy sobie dodać jeszcze na przykład swój własny styl, jeśli byśmy chcieli tego bootstrapa napisywać, czyli na przykład zbadaj element. Zobaczmy, co to jest. Na przykład navbar będę chciał w innym kolorze mieć. BG faded background, czyli zobaczmy, tutaj mi jakiś kolor nawet. O, nawet taki ładny zielony. Skopiujmy sobie to wszystko. Oraz kopiuj. Dodajmy sobie nowy styl. Na przykład custom.css. Czyli to takie podstawy. Wklejmy sobie ten styl. Oczywiście on teraz nie zadziała, ponieważ go nie podpięliśmy jeszcze. Czyli musimy go tutaj dodać. Skopiujmy ctrl plus c plus v. No tutaj będzie custom po prostu CSS. Czyli widzimy, że to działa. Czyli dodaliśmy własny styl, nadpisaliśmy bootstrapa. Tylko pamiętajcie, że jeśli ten styl dacie po prostu wyżej, no to on nie będzie nadpisywał bootstrapa, ponieważ bootstrap będzie w hierarchii wyżej i on będzie swoje defaultowe style ładował. Czyli pamiętajcie, żeby ten styl dać tu poniżej. On zawsze powinien być poniżej bootstrapa. Czyli dobrze, w taki prosty sposób sobie podpięliśmy za pomocą Bowera lub po prostu taki normalny sposób. Możecie również tutaj sobie pobierać te pliki, czyli CSS, JS. Jednak tu nie będzie jQuery. Jeśli pobierzecie tak i zapiszecie, no to będą tylko tutaj pliki, powiedzmy 7-zip, wypakuj to bootstrap, czyli tu będzie tylko CSS oraz JS, ale nie będzie tutaj ani jQuery, ani tego tam tethera. W ten czas musielibyście na przykład te pliki sobie wyciąć oraz przejść do jQuery na przykład oraz pobrać tutaj jQuery, ale tak jak mówię, najlepiej jest sobie po prostu Powerem na przykład zainstalować. W poprzednim tutorialu pokazywałem. Jest to dosyć świetne ułatwienie. Można inne skrypty również Powerem sobie instalować, na przykład jakąś karuzelę. Czyli dobrze, w dzisiejszym tutorialu pokazałem Wam, jak w najprostszy sposób sobie to zainstalować, a w następnym zajmę się już trochę tym gridem bootstrapa. Czyli myślę, że to jest najważniejsze, cały ten grid, który
który utrzymuje całą strukturę tej strony. Reszty to tak naprawdę możecie sobie tutaj kopiuj, wklej na początek, nie trzeba od razu się wszystkiego uczyć, tak naprawdę tu są różne komponenty, czyli można sobie po prostu skopiować, nie trzeba całości na pewno się od razu uczyć. Natomiast tego grida, no to jednak trzeba by ten layout jednak wykuć tak w miarę, chociaż te podstawy grida, jak tymi kolumnami się po prostu tutaj posługiwać, czyli na czym, o co w tym chodzi. Teraz będzie Wam po prostu prościej cokolwiek, jakikolwiek dokument stworzyć, jakąś swoją własną stronę, strukturę strony, wygląd. Czyli dobrze, w dzisiejszym tutorialu to będzie wszystko i zapraszam na następne.